Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski. Witam was w Hearts of Iron 4 na modzie Red Warden w Wielką Brytanią, która krok po kroczku wygrywa, ogrywa, rozwala, wyniszcza i pozbywa życia naszych przeciwników, którzy z niesamowicie szybkim sposobem no wykonują plan zgonu. Więc moi drodzy, startujemy. Słuchajcie, było pytanie, które zauważyłem przed chwilą przed nagraniem. Jaką maki mam szaleń ciężarówek? Najzwyklejsze, 20 ciężarówek. Po prostu w tym modzie one są bardzo szybkie. I to jest chyba ich tajemnica. Dodatkowo dostaję tam busy, tam 10%, bo mam po prostu ten, mam Division Speed z Mobile Warfare, czyli to jest pierwszej doktryny Blitzkriegu, pierwsze punkty od doktryny Blitzkriegu. I myślę, nasza tym grał jeszcze podstawkę, nasze podstawkę to w Wielką Brytanię w 69, może ciężarówki nie pędziłyby 39 na godzinę, ale w Wielką Brytanię mamy jeszcze Alana Brooke, który chyba dodaje tutaj 15% do szybkości armii, dzięki czemu można doktryną Blitzkriegu, Alanem Brooke jako doradcę tutaj robić naprawdę zawrotne prędkości. Dobra panowie, wy jesteście rozkazem, prawda? Startujcie! A o was jak? Wy jesteście jednostkami, które w sumie tutaj stoją i nic nie robią? A stójcie i nic nie róbcie, mi to naprawdę nie przeszkadza. Tylko żebyście po prostu pozbyli się tego przeciwnika, bo choć wiecie, mógłbym posterować sam, mógłbym zrobić szachy i tak dalej, rzuć się. Mógłbym tutaj zrobić szachy, ale w sumie czy widziałem potrzebę. Nie, wyeliminujcie ich. Tak, wyeliminujcie też z drugiej strony, tak, ale po prostu Portugalia zniknęła i dzięki czemu pozbędziemy się przeciwników, którzy pływają w tym okresie, w tym rejonie też. Dobra, zmieńcie się na razie na patrol albo znajdźcie zniszcz. Macie agresywne nastawienie, że macie zawsze znaleźć i przybyć i zniszczyć i wyniszczyć, rozwalić. Podpłyńcie do Porto. Widzę, że Portugalii chronią ogólnie dwie rzeki. Tutaj przy Lizbonie i tutaj przy Porto. Gdyby się tak grał jakiegoś multika czy coś, jak by się bronił tych terenów? O, beznadziejnie. Znaczy, tutaj w tych dwóch miejscach są łąki. A wiem, a wszyscy wiem jak działają łąki, jak bardzo lubią niszczyć, jak bardzo lubią być niszczone. Dobra, wasze Azory. Gdzie jest Madera? To jest Madera? Tak, Madera jest tutaj, tutaj pochodzi Cristiano Ronaldo swoją drogą. A że raczej kojarzę, kim jest słynny Portugalczyk piłkarz. Piłkarz piłki kopanej. Irish Trade. No nie będę robił Irish Trade, bo w sumie Irish Trade jest tu niepotrzebne. Modern. O, kariery. Nie wiem, czy potrzebuję tutaj Defend the Stripes, Art Doctrine, to mamy już wszystko zrobione. Wiecie co, teraz ja bym najchętniej zrobił tego. Wyniszczanie, no po prostu zmniejszanie tych wszystkich buntów i tak dalej, bo dla moich zdaniem to się najbardziej przyda. Okej, okay, cyk, nasza armia, proszę, żebyś tutaj przypłynęła. Usuńmy sobie tutaj jeden taki, wiecie, usuńmy tutaj jedną rzecz. O, może tak, zróbmy to tak. W zasadzie, znaczy wiecie o co mi chodzi, w sensie jak duży zrobić garnizon. Jak powinniśmy też zrobić duży garnizon, aby przeciwnika łatwo się pozbyć. O, i tak mieliśmy się pozbyć, bo mieliśmy przyjechać przy Algierii. Dobra, zróbmy to tak, tak. Kto jest od desantów mistrzem? Ty byłeś mistrzem od desantów? Nie. Ty? Nie. Ty? Tak, ty. No, to zamieńmy ciebie na razie, dajmy ciebie, nie wiem, jako innego generatora, tego Boba Marleya. I dajmy na przykład właśnie Eda Davisa. O, który Ed Davis jest swoją drogą bardzo dobry. Też nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo no właśnie, nie może używać swoich umiejętności, ale gdybyśmy rzucili potem te 4 ciężarówki, mogłem w sumie tak nie robić, mogłem inaczej. Raz, dwa, trzy. Gdzie są nasze tirówki? Proszę bardzo, chciałbym, żebyście wszyscy byli... Ile to będzie trwało jeszcze dni? 10. A mam jakiegoś innego mistrza od desantów? Mam jeszcze innego mistrza od desantów. To proszę, abyście wy zdesantowali się tu i na Algier. Mistrzem desantów zrobimy to o wiele szybciej, widzicie, w ciągu 5 dni uda nam się zdesantować. 5 dni tylko, to jest naprawdę mała ilość. O, 2018 rok, mamy 500 punktów do wykorzystania i na pewno to wykorzystamy, żeby mieć jak najnowszy model. Chociaż tutaj też 2023 rok, bo musimy mieć Jet Engineers. Jaki ty masz zasięg? Zasięg. 7000, 5000, no to jest różnica. Tu mamy 3,5, a tu 5, a tu 7. No, będę chciał pewnie mieć samo tyle 7000 zasięgu. Dobra, badamy najnowsze pojazdy. Tylko zanim cokolwiek do tego dojdziemy, musimy zrobić to tak. Musicie zrobić tak. Tak i tu. I defend convoys. Znaczy defend, escort convoys po prostu. Tak, żeby po prostu eskortować i żeby nasz przeciwnik tutaj się nie przecisnął. Bo wy gdzie macie problemy? Na tej sali są problemy, widzę. A, w mieście nie miałeś się zdesantować? Aha, nie możesz desantować się, bo tutaj pływają tymi. O, statki pływają. Łąby jedne. Winter Olympic. Okej, mamy kolejny Winter Olympic, który w sumie nas interesuje. Najciekawsze jest to, że Związek Radziecki na tym wyśle siły, tu się na nas popatrzy, ale nie patrzy na skrzywo to, co robimy. On patrzy raczej pozytywnie. Tylko najgorsze jest to, że te statki cholerne pływają i one będą chciały mi gonić tą moją biedną rę. Znaczy będą mi gonić te konwoje, a kiedy przypłyną moje statki, to oni uciekają. Będę musiał sobie stworzyć nową flotę, autentycznie. Znaczy, będzie produkowana nowa flota i to słychać się, prawda?
Tak, mamy tutaj najnowsze łodzie podwodne. Nie widzę teraz, bo ktoś się loguje i nie mogę znać, jaki to jest łódź podwodna, jaka to jest łódź podwodna, ale wiem z pewnością, że jakaś to jest dobra łódź podwodna. Czek, tyk. Chyba widzę, że na nic tam się nie produkuje strzałów i tak dalej, bo wszystko. Po co mam zniszczyć fabryki, to później wszystko pochodziło pod te bombowce strategiczne. Wiecie co? Póki mamy niszczący się przemysł, to nie możemy sobie pozwolić. O! Nie! Ej, ale ta muzyka naprawdę. Czy wy to słyszycie? Królowa Elżbieta zmarła 2018 w styczniu. 2018 w styczniu. Ta muzyka mnie właśnie teraz trollowała. Wy tutaj może tak nie wyczajecie, o co mi chodziło. Oni puścili God Save the King. Jezus, i właśnie ja nie chcę, żeby Charles dostał się do władzy. Bo Wielka Brytania teraz powinna być w kryzysie i takim wielkim kryzysie, jakim nigdy nie była nigdy. Nigdy nie była nigdy, tak. Nigdy, 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 nigdy. Dobra, na razie może umówmy się, że. Wiecie co, jest dobrze, bo te fabryki i tak są na czerwono, więc co my tam będziemy produkować? No nie, ja pierniczę, tak się nie robi. Tak się nie robi, dobra, pójdźcie tam, moje niszczyciele. Eskortujcie to, znaczy oni się boją coraz bardziej, jak zdobędziemy więcej tych portów, stoczni, przystań. A, my nawet nic nie produkujemy już. Dobra, wiecie co? Może odpuśćmy sobie część z produkcji. Najgorsze jest to, że właśnie buntują się przeciwko nam. No i dzięki przez co psuje nam się gospodarka. Psuje nam się ta cholerna gospodarka. I będę chciał, chyba będę musiał wystawić tu jakieś jednostki ochronne po to, żeby po prostu wyniszczały tych jugoli. Bo te jugole przeszkadzają mi najbardziej. No jak, zdesantujecie się tu czy nie? Jak oni się tu będą bronić ostro? No trochę się w sumie ostro bronią. Myślę, czy nie zdesantować ich gdzie indziej, Submarine Operation. Myślę, czy nie zdesantować ich gdzie indziej. Gdzie jesteście? Tutaj. Okej, jesteście na. Właśnie mieliśmy sprawdzić przy okazji, na jakim stopniu rozwoju są nasze submariny. Na dość wysokim. Poziom trzeci moim zdaniem jest jak najbardziej fajny. Czołgów mamy sporo, wszystkiego mamy sporo. Możemy sobie wyprodukować nowe więcej pojazdów pancernych. Pyk, cyk, 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 cyk. Czy więcej się 20, tak? Nie potrzebuję w sumie więcej, chyba, żeby zrobiłbym. Chyba nie light tanki, bo light tanki moim zdaniem będą tutaj bezużyteczne. Nie, wiecie, nawet nie chcę 22, niech będzie 20. Bo mamy idealnie nastawiony pod to przemysł. To boli mnie to, że bijemy się z tymi niektórymi statkami. Czy wy naprawdę nie potraficie. Dobra, zniszczyliśmy dość dużą część floty, oni też mi trochę uszkodzili. Ale jednocześnie oni podpłynęli blisko, a nasze niszczyciele ich po prostu tutaj, no. Pozamiatały ich, ale nie uda się ten desant, nie uda się ten desant, musimy go zrobić zupełnie inaczej. Wycofaj się. Wycofaj się, odnowicie sobie te wszystkie pojazdy, jakie wam tutaj ostały się. Możemy również aż pomyśleć, bo wy bombardujecie ich cały czas, tak? Nawet już w sumie nie macie co bombardować swoją drogą. No i tak samo nie macie co bombardować. Wiecie, co teraz musicie zrobić? Norwegię. To jest nasz przyszły cel. I tam też się zdesantujemy czołgami, prawda? Mamy te gdzieś czołgi, mamy te dwa czołgi, a nie my te dwa czołgi wycofaliśmy. Ten jeden czołg, który został wycofany. Badania, badania. 2021 rok to jest troszkę za długo. Mamy gdzieś desant. To jest żart. I am joke to you. Dobra, wykrwawiam się za chwilę. Widzę, że wy tutaj przychodzicie troszkę wesprzeć przy tym. No dobra, miłej zabawy i smacznej kawy się życzę. Inaczej waszego głupiego rozmowania i działania nie mogę nazwać. Czy wy posiadacie tutaj u pepancy piechoty? Pepancy u piechoty? Są pepancy u piechoty. A u was są pepance? Są pepance, więc mogę sobie pozwolić. Wiecie na co teraz? Mogę sobie pozwolić na to. Integrate Convoy Defense. Znaczy, chcę zrobić na pewno jakieś te większe statki. O, tutaj też mi się przyda. W tę stronę też pójdziemy. Dzięki też temu nasze statki o wiele będą szybsze, silniejsze, sprawniejsze. Jakieś Lancastery wpadły do wody. To jest przykry widok. Takie rzeczy się nie szanuje. No zniszczcie proszę te statki. Co oni nam niszczą, te konwoje, cały czas? No tutaj są dwa. Dobrze, że te konwoje eskortują dość całkiem w porządku i prawilnie. Musicie się teraz odnowić. Kiedy dostaniecie posiłki? No jakoś wkrótce, trochę nam tych statków ściągnęli na morzu i to jest bardzo bolesne. Znowu badania. Badania możemy skupić i opierać teraz na 2019 Mine Battle Tank, to może nie. Bo mamy tutaj ten model Elizabeth, widzicie, Elizabeth Mark I, który w sumie mamy go za mało. Możemy zrobić to tak, możemy zrobić to tak, dzięki czemu zwiększy się produkcja. Możemy zmniejszyć troszkę od was i trochę tych karabinów.
Bo i tak sprzętu wsparcia i całej reszty dostaliśmy naprawdę w ogromnych ilościach, więc... O, jest dobrze. I na całe 15 fabryk produkujemy czołgi Elizabeth Mark 1, które może nie będziemy teraz zmieniali Elizabeth Mark 2, bo gdyż będziemy wprowadzali nowe modele. Znaczy model z 2019 roku, bo Future Tank 2023 rok to jest 2023 rok i do tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. O, to możemy zrobić. Czas badań zostanie skrócony o tam dłuższy moment. I czekajcie, skoro macie tylko 5 dni na desant, to może na przykład w Oranie? Znaczy, w sensie, czy na przykład nie powinniśmy się... Mam pomysł, mam taki jeden pomysł. Zróbmy na razie jakieś transport plane'y. Jakiekolwiek, nawet byśmy mieli zrobić teraz... Byśmy mieli zrobić na tyle tego, o, tutaj. Bo chodzi o to, że chcę mieć jakiekolwiek teraz samoloty transportowe, bo transportowe samoloty potrafią... No właśnie, bo nie przycisnęli mi się tutaj, prawda? Nie mogą. No, dobra, koniec zabawy. Nie chcę się nad wami znęcać. Czołgi tu wjeżdżały, wojna to była tak, Warszawo walcz. Tyle z waszego desantu, tyle z waszego desantu. Mam plan inny. Zdesantujemy się tu. Znaczy... Aha, nie możemy, bo już ten port ma rozkaz. Znaczy ten... No, te oddziały tutaj mają rozkaz. Podłączcie się tu i tu i tu i wypłyniecie jeszcze raz. A konkretnie mi chodzi o to, że w tym miejscu tutaj zdesantujemy się i jak nie lat, nie będą mieli zaopatrzenia, bo to są góry. Nie, nie, czekajcie, nie, 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 nie. Usuń, usuń, usuń. Tyk. Możemy koło, nie wiem, Algieru się trzeba zdesantować. Bo Algier będziemy łatwiej być, bo Algier to ma ile? Atak 70%, a czołgi w górach będą miały wtedy ile? Tu jest 40%, więc lepiej tam się zdesantować. Dobra, pyk. Wyszkolił nam się nowe oddziały, które też zdesantujemy. I tutaj też zrobimy ten manewr. Manewr Tokio. Proszę bardzo. Możemy zrobić to tak. Nasza szykować was na desant. Przygotujmy was na desant od tej strony po... Po tutaj. Tylko która to jest prowincja? Chyba ta, prawda? Ona to tak wygląda, że to powinna być ta prowincja. Tak, to jest ta prowincja. Znaczy swoją drogą całkowicie zniszczona prowincja. Bo jeżeli dobrze zobaczymy, to... Cała Norwegia jest po prostu niszczona masowym bombardowaniem. Nic nie mogą zrobić i bardzo, bardzo dobrze. Tak samo jak Algieria w sumie nic nie może zrobić. Bo wy otaczacie kordonem miłości i bezpieczeństwa cały ten obszar, prawda? Całą Algierię, dobra, cała Algieria jest otoczona kordonem miłości i bezpieczeństwa. Więc wy powinniście coś tam jakoś taką bombardować. Bombardują, niszczą ich, więc to jest dobre, bo nawet jak coś stracą, to i tak tego nie nadrobią. Ile wyprodukowaliście tych samolotów i czy będą w ogóle mogły wylecieć? Cyk. Powinny raczej mieć zasięg, prawda? Pokażcie mi to. Plan. Oj, może go mieć problem. A nie, z Algieru, a czy tego? Gibraltaru. Musielibyśmy się w Algierze, obok tutaj zdesantować i nie walczyć w górach. Czemu nie możesz tutaj lecieć, bo nie ma tego? Zasięg, samoloty, nie ma się samolotów, fighterów z zasięgiem? Fighter z 2014, będzie miał tu zasięg, prawda? Serio? Przecież tutaj możesz latać na tym jednym obszarze, ciołku ty jeden. A nie może, bo tego obszaru nie wynajmuje. Znaczy nie wynajmuje, nie obejmuje. Musielibyśmy jakoś wypowiedzieć wojnę Wenecji, na przykład. Dobra, Carles, musimy się postarać. Target Kanada, British Caribbean. O. No tak się zastanawiam, gdzie my możemy... Czemu nie ma na Malty? Czemu na Malty nie ma? Powinniśmy... Dobra, bo możemy zrobić ryzyk fizyki i wjedziemy po prostu czołgami i może uda nam się to jakoś wyniszczyć te piechoty, jak wylądujemy w tym jednym miejscu i od razu atakujemy Algier. Ale może też być ryzyko, bo macie tu jakieś forty? Macie forty, ale fort jest uszkodzony swoją drogą. Dobra. Płyń, może ci się uda cokolwiek osiągnąć swoim życiem. O ile, bo to... Aha, bo teraz to Portugalczycy pływają, prawda? Ale tak, mamy statki, które eskortują, więc w sumie się nie boję. Wiecie co, ja bym zrobił nową flotę. Ja bym zrobił nową już flotę, która będzie produkowała się tutaj. W East England, no, w Suez. To. Ja chcę, żebyście się połączyli wszyscy w jedno. W United Fleet One. Mam jakiegoś kościa, który jest mistrzem, tak, jest wilkiem morskim, więc on może tutaj tak sobie pływać. O, jakiś desancik. I to desant we wszystkie strony. ASB and England. Może wiecie co?
Może wydobycie surowców będzie lepsze, bo wydobujemy już niektóre surowce, ale cały czas mamy ich za mało. A jak mamy ich za mało, to przydałoby się było ich trochę więcej. Dobra, wiecie co? Wyprodukowaliście 16... Dobra, tyle styknie. Tyle styknie na tych transportowców, jest jak najbardziej w porządku. Widzę, że tutaj nasze niektóre czołgi już podpływają pod brzeg. Mam nadzieję, że nie dostają obrażeń. No, halo, proszę szybciej być. Oni strzelają do nas. Patrzcie, widzicie? Oni próbują uciec, ale nie. Ale konwoje za nim sobie podpłyną, za nim ogarną. A Jezus, jakieś korwety małe podpłynęły. No dobra, no to trochę potracimy znowu tych czołgów na morzu, ale... Ej, koniec już, ostrzelajcie go i... Żarty się skończyły, no. A, czyli teraz bitwa morska się skończyła, bo oni uciekli. Uszkodzili mi trochę i wiecie co, nie, my żartowaliśmy. Arr! Co tu jest? Zrobimy sobie te rzeczy, bo chcę mieć w przyszłości lepsze samoloty. Czekajcie, bo to co mi tu nie pasuje. Czy my zrobiliśmy ten system lepszy software i tak dalej? Tak. I teraz powinniśmy zaatakować tutaj. Zaatakuj tu, aby nas nikt nie przeszkadzał. Dacie radę? No w sumie tak chciało było zrobić od razu. Bo widzę, że nie byli jakoś przygotowani zbytnio. Ale musimy też atakować. Jedź, uda ci się. Jest, udało się. No to się nam udało, jesteśmy w Algierze. Welcome to Algeria. Welcome to the rice fields. Dobra, podpłyń tutaj i dostaniecie lepszego generała. Taki, który... generał, który w sumie wie jak walczyć, bo ten generał to jest koksu, jakich mało ma, jest bardzo dobry w defensywie. Ale w sumie jak bronił się przeciwko tak wściekłej i zaangażowanej społeczności, to nie ma co się dziwić. A społeczności tutaj Grecji, Jugosławii, no, gdzie się umierać? Dobra, jak tam? Czy będziecie mogli za chwilę wypłynąć, czy jeszcze nie? Znaczy, już jesteście gotowi na wypłynięcie. Moglibyśmy wam dać na przykład właśnie Ega Davisa. Mamy jakichś innych generałów, którzy potrafią fajnie walczyć. No niezbyt. Jaką flotę może posiadać Norwegia? Nie posiada. No to... już. Nabiję w konwoj defense, może gdzieś tutaj. Wy też możecie gdzieś konwoj defensować, na przykład w tym rejonie. I co, nie mówcie, że tutaj nie dacie rady. Wiecie co, trochę się cykam, że ten desant się nie uda. Zrób to. Trochę, naprawdę, ja się trochę cykam, że ten desant tutaj się nie uda. Ja się bardzo tego boję, że tutaj za chwilę jak wypłynę, to wypłynie mi naprawdę ogromna ilość przeciwnych wojsk. Więc wolę się tego, no wolę po prostu nie bawić się tak. Gdzie wy macie stolicę teraz? Czy wy macie jakąś stolicę? A, Algier uważacie tutaj za swoją stolicę, która jest w sumie podbita. Dobra, wieź tutaj, podbij tych cwaniaków. Jedziemy na początku na całą linię brzegową, a potem możemy ewentualnie się wylać na całe resztę świata. Dobra, płyniecie panowie, nie? Eskortowani jesteście przez całe Royal Navy, jest was naprawdę bardzo dużo, więc jak zostanie pozbita Norwegia, zostanie nam dokończenie Finlandii, która w sumie też jest bardzo słaba. A potem robimy najbardziej męską rzecz, czyli po prostu podbijamy Stany Zjednoczone, a później Związek Radziecki. Znaczy Związek Radziecki, na pewno dojdzie do niego jakaś wojna między nami. Ile tu jest statków, co? Dobra, i płyniemy. Damy sobie radę, prawda? Lekkie czołgi. No co mogą nam zaoferować lekkie czołgi? Jeszcze tutaj w obronie wybrzeża. No przecież tu nie jest żadne zagrożenie. Śmieszne jest to, że tutaj tak mocno bronicie. Tutaj też jest jakoś ta obrona. Znaczy, okej, udało się wam. Super. No to teraz wasz plan powinien obejmować to, że atakujemy cały obszar tu. Ale w każdy, jak każdy to każdy. Proszę bardzo, czy mamy jeszcze jakiś innych fajnych generałów? Tutaj jest fajny generał, 1-4-3-2. Atakować nie potrafi, ale my naprawdę potrafimy bronić jak mało kto. Może dlatego, że w sumie się bronimy większość czasu. Dobra, atakujemy. Wiecie jak atakować, wiecie jak się ruszać, powinniśmy się ruszać i atakować tak cwanie, żeby się po prostu wylać na wiele tych obszarów, bo Norwegia nie będzie miała dużej liczby sił. Znaczy my wysłaliśmy do nich w miarę porównywalnie, tylko my jesteśmy o wiele bardziej zorganizowani, jeżeli chodzi o skuteczność tego. Tylko szkoda, że nie jeżdżą aż na wizerunki i Churchill, tylko tych interpendentów. Jak macie tu zaopatrzenie, czy nie? Czekajcie, bo tutaj widzę, że port możemy mieć zniszczony. Właśnie, ten port jest uszkodzony. Może go naprawcie, tak żeby jakiekolwiek dawał zaopatrzenie. No. Nie wiem, czy wy jesteście... czemu jesteście tacy rudzi, ale powinniście jednak... O, i Overall się udał. Zaskoczyliśmy ich. No to pozbyliśmy się kolejnych dywizji pancernych, które w sumie też dalej nie stawiają żadnego zagrożenia przeciwko nam. Ale udaje się po prostu pozbywać ich krok po kroczku. Czy wy tutaj macie jakieś inne surowce? Macie troszkę aluminium, ale to nie jest jakoś tak dużo. Dobra, czekajcie. Wam też, dla was też mam rozkaz. Myślałem, że Albania mi się zdesantowała i tak, co?
Wyczekujcie chwilę. A dobra, już tak się dziwiłem, co za jakieś rozkazy tutaj są krzywe. Dobra, to są detektor i tak dalej, tak żebyśmy po prostu... Co to jest? Co to ma być grane, że coś tam z tyłu jeździ? Jak to się zestuntowała? Ha, dobra, już wiem. Jedź, 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 przyjacielu. Widzę, że strasznie ociąga się na tych ziemiach. Aha, bo to może być infrastruktura. Dokładnie, to jest infrastruktura mocno zepsuta. Wiecie co? Już się nie bombardujmy tej infrastruktury. Skupcie się na Finlandii. Tylko nie możemy mieć, możemy nie mieć zasięgu. Oj. Mam pomysł. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy Bermudy. Ja to właśnie tak zauważyłem, że posiadamy Bermudy tak w przerwach między nagrywaniami. I myślę, żeby to wykorzystać. Myślę, żeby te Bermudy tutaj wykorzystać jako tam... do pokazania po prostu, że będziemy mieli tam lotniska i będziemy bombardowali. Po coś musimy robić z tymi bombowcami? Znaczy, produkują się ich z dużej ilości. Mamy już 1600. Jest to naprawdę fajna ilość. O, ale mam nawet lepszy pomysł. Range, zwiększymy im range, może tak do tego. Bombing na 5 oczywiście, bo to jest podstawa. Nie, możemy mieć ten range. Kurde. Może zróbmy to tak, tak i tak na przykład. Może być. I nazwiemy ten bombowiec Lancashire. Lancashire MK1. Wiem, że napisałem to zupełnie krzywo i krzywa Nuzia, i księcia Józia i tak dalej. No ale trudno już. Nic za to nie poradzimy. To są rzeczy, które są silniejsze ode mnie. Ajajaj, brakuje nam tego aluminium. A, bo my wam płacimy, a wy nam nic nie wysyłacie. Paniaki. Znaczy już wam nie płacimy, bo nie będziemy wam płacić, złodzieje. Czy ktoś tu może podjechać? Bo tak widzę, że w sumie nie planujecie tu podjeżdżać. Bo widzę, że tak, zesantowaliście się tutaj, no to już robimy takie akcje jak tu. Właśnie wyniszczy, tak, bo wy ich raczej wyniszczycie łatwo, bo to kilka czołgów to, wiecie, znaczy kilka czołgów, znaczy kilka jednostek piechoty, no to akurat wjedziecie tu i wyniszczymy kolejne siły za siłami. Bo wy co robicie? Wy próbujecie udawać, że coś wjeżdżacie, że gdzieś jedziecie. O, co zostało zdobyte? To gdzie macie? Narvik, prawda? No to jedziemy w Narviku. O, kolejny desant. Kolejny. Gdzie? Chyba już koniec. Tutaj się próbujecie zesantować. Dlaczego się teraz mogą tutaj zesantować? Nie powinniście tu móc zesantować. O nie, odwołaliśmy im rozkaz. Nie chciałem im odwołać rozkaz. Teraz będą się desantowali wszędzie, gdzie się da. A wy, Amerykańcy, to za karę, że cokolwiek postanowiliście zrobić przeciwko nam, dostajecie tutaj po dupie i to ostro. O, widzę, że wyeliminowaliśmy jakieś konwoje, tak? No i statki przy okazji. Musicie zrobić to tak i otoczymy kordonem bezpieczeństwa całe Morze Bałtyckie i nie tylko. Bo z siły i tak nie musimy tutaj przyciągać, prawda? A w ogóle jak wyglądamy z czasem? 23 minuty. A, to dobre. Myślę, że już seria nie będzie jakoś bardzo, bardzo długo ciągnęła się, jeżeli chodzi o tylko jedną wojnę z jednym krajem. Dobra, więcej łodzi podwodnych. O! O! Już? Super. Nawet nie zauważyłem. Będziemy musieli zasantować się na ten statek, na pewno na tę wysepkę, aby całkowicie pozbyć się przeciwnika. Będziemy musieli pozbyć się... Czym jeszcze jesteśmy w wojnie? W Europie? No tylko Szwecja, Finlandia. Tu jakiś Kamerun. To nie są poważni przeciwnicy. Znaczy Kameruna nigdy... Kamerunu, przepraszam, nie będziemy nigdy lekceważyli i tak dalej, bo jesteśmy przecież dobrymi przykładnymi obywatelami, ale jednak, dobra, zmieńmy może akurat te represje na takie bardzo delikatne, tak aby jak najmniej krajów się po prostu buntowało przeciwko nam. Bo te ich minus 100% doniszczenia naszych fabryk jest denerwujące. As hell! Bo nie mogę z nas budować potężnego przemysłu, bo cały czas... Znaczy, mielibyśmy potężny przemysł, gdybyśmy po prostu, no... Nie mieli zniszczonych tak dużo. I gdybyśmy nie stawiali tak na rozwój bombowców, ale jeżeli ktoś mi powie, zmniejsz rozwój bombowców, ja będę jak ta matka, która przytrzymuje swoje dziecko i nigdy. Jak mogłeś tak się odezwać? Dobra, wjeżdżasz tutaj i blokujemy ich, prawda? Wjeżdżamy tu, wjeżdżamy tu, wjeżdżamy tu i wynieszczamy. Proste i logiczne. Cyk, 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 cyk. Norwegian Federation... O, czyli ktoś wjechał do Narviku? Nie, nie musiał nawet. Dobra, to od góry teraz Narvikiem musimy zająć się... Cyk.
i sam w dół. O górę, po samą górę jest. Oczywiście teraz będę nagrywał to troszkę na zapas, bo mogę po prostu nie mieć czasu, więc pewnie nagram dwa odcinki na przykład, albo trzy, zobacz. Nie wiem, jeszcze nie wiem, jak dużo mi będę potrzebował. Dobra, lepsze landing crafty, tak abyśmy się zastanowali na Stany Zjednoczone naprawdę dużym i potężnym impetem. 2019, a zróbcie to. Może akurat 2015 artyleria się nam przyda. Tylko nasze pojazdy tutaj niech podjadą. Bo to jak wygląda Finlandia teraz? Znaczy, wy cały czas bombardujecie Norwegię. Już nie ma co bombardować tej Norwegii, ale ją cały czas bombardujecie. Szanuję to w opór. Poduńskiej SRR nie ma co sensu podbijać, bo oni dołączą na pewno do Sowietów. Boli mnie tylko ta Malta. A my na Malty teraz fabrykujemy, prawda? Pokażcie mi to. 26 oktober. Wiecie co? No można, jak najbardziej. Czekajcie, bo to jak w Malta nie ma prawie żadnych sił, no to możemy zrobić to tyk, tyk i tyk. I po prostu wbić się w nią. A nie, ona coś tam ma. A skąd ma te siły, to ja w sumie to nie mam pojęcia. To dwie dywizje pancerne, bo co, czym wy jesteście łąką, prawda? Jesteście łąką na środku jeziora. Ale proszę, dać nam jakiś przemysł, 6 fabryk cywilnych. No liczę na to, że Związek Radziecki nie powie nam: hej, dołącz do nas, pomożemy ci, i nagle rozpocznie się masowa wojna światowa przeciwko wszystko i wszystkiemu. Dobra, lepsze narzędzia do wydobywania. Run, rabbit, run. O, to. wait, bo to coś pływało. Kim wy jesteście? To nasz... Zaraz musimy wysadzić jakiekolwiek statki. No to wyślemy nasz od was. Nazwijmy was Royal Submarine. O, to będą królewskie submariny. A wy na przykład jako... A, bo wy tutaj... No dokładnie, bo wy macie tutaj East Anglia. Macie powinąć tu. I to będzie... Jak można po angielsku ładniej was nazwać? Second Royal Navy. Drugie Royal Navy, o. Możemy tak was nazwać, możemy was połączyć. Cyk, cyk. I proszę bardzo, połączcie się, ale chciałbym, żebyście... Nie wiem, możemy dostawić tego człowieka, który wygląda jak pirat. Cyk, cyk. No, chyba się bijesz, prawda? Nie. Cyk. I chciałbym, żebyś eskortował od nich... No, gdzie się bijesz? No i gdzie się bijesz, typie? Tu się bijesz, tak? A, tu się bijesz. Ale pan się pobijecie, prawda? To są łodzie podwodne, których raczej nie będą widzieli. No, nie widzą ich, nie widzą. Wychodzą i nie widzą. Widzą, teraz nie widzą, a teraz widzą, widzą, nie widzą. Dobra, zniszczyliście jakąś łódź? Tak, zniszczyliście im dwie łodzie. Ej! To działa! Te moje Royal Submariny działają. Search and Destroy. Czekajcie, musimy zrobić, że odłącza się ten. Macie płynąć tu, tu i tu i macie mi zniszczyć, wy jesteście super nowoczesnymi modelami, które są po prostu rozpierdniczelami świata. Dobra, Convoy Escort, here i here. Okej. Okay. Valencia, nie Valencia. Valetia. Zaczynamy, mam nadzieję, że to łączycie do... Nie do Związku Radzieckiego. No, i do Union of Revolution. Znaczy, wiecie jak to jest, to jest naprawdę bardzo przeróżnie. Mogą raz dołączyć, raz mogą nie dołączyć. Bo wy nie macie żadnego statku, prawda? To nie powinniście tutaj przeciwko mnie być. Tutaj ładnie niszczycie, tutaj ładnie szukamy i niszczymy te niektóre statki. Możemy, mamy wielką szansę na wyeliminowanie tych okrętów, które pływają wokół naszych mórz. Także pokazać niecałkowicie Rule Britannia. Ile macie już? 800. To jak przy pierwszym 1000 będę mógł wylądować. Ale moi drodzy, ja sądzę, że to jest idealne, bo to zakończenie odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski, a to jest Hearts of Iron 4 na modzie Red World w Wielką Brytanią. Trzymajcie się ciepło, cześć!